ktoś godł do nas. Bardzo możliwe. Rafał Plaszczyński, Rafał Tyszu, że po pierwszych 40 metrach był naprawdę rewelacyjny czas. 8,5 po poprzednim przejeździe, a teraz 8,4! Kolejny rekord Przemka Sochackiego. 8,48 to jest dokładny czas Przemka Sochackiego. Rekordzista Europy, czyli najszybsze auto wynoszące w Europie. 9,8 pojechał wczoraj. Najszybsze auto przednionapędowe w Europie bez doładowania. A tym bardziej warto o tym powiedzieć, że cały czas z manualną skrzynią biegu. Mamy za kierownicą Mariusza Bochale. Wczoraj to auto z Andrzejem Majsikiem, który teraz jeszcze pomaga się ustawić Mariuszowi. Pojechały w sekundę 9,8 na Węgrzech. Chłopaki w nocy się teleportowali do piły. Czeka na Mariusza Bochale, były najszybszy.
mniejszym niemieckim aucie. 360-350, mniej więcej tyle powinien dmuchać CRX. Daniela Grzyboda, bo to jest słodka jego tajemnica.